weszło. Stara redakcja Faktu. Nie lada gratka, wywiad z selekcjonerem Leo Benhakerem. Przeprowadza go dwóch juniorów, czyli Przemysław Rudzki i Krzysztof Stanowski oraz Nestor Paweł Zarzeczny. No i Paweł Zarzeczny w swoim stylu nie zadaje zbyt wielu pytań, ale zadaje pytania konkretne. Między innymi pojawia się temat Żurawskiego. Dopytują trenera Benhakera, czy to jest dobry zawodnik, czy dobrze pasuje do jego koncepcji. No, Zarzeczny pyta tylko: "You think he is good? Very good." Benhaker odpowiada, że no tak, tak, myślę, że to dobry zawodnik. Zarzeczny: "Maybe on dance floor." Ponieważ też już trwa konsumpcja cały czas podczas tego wywiadu. Natomiast wtedy jeszcze Benhaker nie jest wściekły, jest tylko trochę niezadowolony. Wściekły robi się, kiedy Paweł Zarzeczny zaczyna omawiać kwestię jego wieku. Mówi: "Leo, Mr. Leo, you are very old, very, very, very old. 65. In Poland, it's time to retire." Wtedy Leo Benhaker przerywa wywiad, kończy, a niedługo potem Paweł Zarzeczny traci robotę. To prawda. Paweł mógłby napisać książkę z samymi historiami o tym, jak wylatywał lub rezygnował z różnych prac. Chyba był taki odcinek One Man Show. Był, warto sobie odświeżyć. Paweł wszedł na YouTube'a przed wszystkimi, trzeba tym to pamiętać. Jeśli chodzi o Leo, skoro już wspomniałeś, no to uważam, że doskonale nadawałby się do reklamowania w telewizji hipokryzji, ponieważ wszyscy pamiętamy, jak Leo wjechał i mówi: "A Polacy, macie mnóstwo talentów, tu pod każdym kamieniem, tylko wy ich nie widzicie." A później co? A później Leo kazał nam wychodzić z drewnianych chatek po naturalizacji Rogera Guerreiro, czyli trzeciorzędnego Brazylijczyka. Więc te talenty chyba jednak nie pod każdym kamieniem, panie Leo. To prawda, tak było. Zaczęliśmy w taki sposób, dlatego że wczoraj grała reprezentacja Polski, to jest jedna sprawa, a po drugie wczoraj też była rocznica śmierci Pawła, więc też stwierdziłem, że tak go sobie upamiętnimy. Natomiast żeby nie zaczynać w minorowych nastrojach, bo Paweł też pewnie by sobie tego nie życzył, to zapytam cię od razu, jeszcze zanim się nawet przedstawimy. Souza very, very old. Retired? Souza very, very, very weird match. Weird. Zgadza się. Jesteśmy dwaj zgryźli tetrycy. Jak się przedstawiamy? No właśnie, nie ustaliśmy tego wcześniej. Podoba mi się mimo wszystko ten Filemon Bonifacy. No to już mówiliśmy. Coś jeszcze musisz pamiętać. Tygrysek Kłapouchy też był już. Ja mogę być Kłapouchem. Nie wiem, że ty chcesz być tygryskiem. To jest już po twojej stronie. Wiem, wiesz co, ja tego nie użyłem, ale ty nie znasz tych postaci, ale możesz mi zaufać. Dobra. Flava Flav i Chuck D. Ja jestem którym? Chuck D. Dobra. Chuck D? I Flava Flav. To jest to, co gadaliśmy o San Andreas, tak? Nie, to jeszcze coś innego. Ale to ci opowiem, jak... Wrabiasz mnie na pewno. Jak będziemy po programie, to ci będzie. Albo pokażę ci po prostu... Solidną złośliwość, solidne wrobienie. Po prostu pokażę ci zdjęcie. Będziemy rozmawiać o reprezentacji Polski i teraz zrobimy cięcie. Jakubie drogi, chyba możemy zdradzić, że już tydzień temu przymierzaliśmy się do Sousa Out, żeby być pierwszymi w polskich mediach. Często jest taki wyścig, kto da pierwsze informacje. To byśmy, my jako, że nie mamy żadnych informacji, to chociaż bylibyśmy pierwsi z opinią Sousa Out. Dzisiaj też byliśmy już blisko, żeby wyjść z Sousa Out, a tu jednak sprawa się trochę skomplikowała. Kuchnia, kulisy. Kuchnia, kulisy, anegdoty, lasery. Zapiekamy. W przerwie mieliśmy już miniaturę i mieliśmy tytuł. Sousa Out. Sousa Out. Przekreślony. Tak, przyżarło. Przekreślony, tak. Na czerwono, że nie chcemy już go jako trenera. Taki Zbigniew Boniek i jak to było? Paulo Sousa is not my best friend. Best friend, tak? No. Now anyone else is my best friend. We will see what time will tell. Znaczy tak, ustalmy na wstępie. Pierwsza połowa piłkarsko była słabsza, ale niewiele, ale trochę była słabsza ze strony reprezentacji Polski. Mówisz. Natomiast memicznie, no wygraliśmy ją do zera, absolutnie. Bo ja byłem do Twittera podłączony, zresztą ty byłeś tutaj. Ja tak zerkałem tylko, że... No było dobrze, było dobrze, było naprawdę było wysoko. Myślę, że jeśli mielibyśmy w przerwie
usiąść w szatni polskiego Twittera i powiedzieć sobie, to raczej nie byłyby to mocne słowa, tylko byśmy sobie gratulowali i klepali się po plecach. Także tak, to była dobra robota. Naprawdę fajnie się spisaliśmy przez te pierwsze 45 minut. No potem było trochę gorzej. Potem było gorzej. Bo zaczęliśmy grać jako reprezentacja, strzelać gole. No i już nie można było tak szydzić fajnie. Tylko trzeba było coś pochwalić. To są te problemy Twittera. To są problemy Twittera. Natomiast mam do ciebie pytanie. Ustaliliśmy przed programem, że będziemy o tym rozmawiać, więc nie udawaj zaskoczonego. Albo możesz udawać zaskoczonego. Czy uważasz, że... Tak. No właśnie. Że dobrze zrobił Souza, że wpuścił takich zawodników, wykonał zmiany, dał impuls, wprowadził świeżą krew w odpowiednim momencie. Tak naprawdę na minutę przed golem jednego wpuścił i na minutę przed golem też drugiego wpuścił. I oni strzelili po golu. Czy Souza zrobił źle, bo oni powinni grać już zdecydowanie wcześniej, na przykład od pierwszej minuty? Kuba, odpowiem jak każdy wytrawny sofista pytaniem na pytanie. Ty widziałeś, że Sousa tak naprawdę chciał wpuścić piątka za Joziaka, tak? Tak. To było to? Tak. Więc, tak. Kierownik? To był prawdziwy plan Pawła Sousy. Wpuścić. Zamieszać. Joziaka za piątkę, tak. Albo piątka za Joziaka, bo tam nie zwróciłem aż tak uwagi. Ale tak było. Tak było na tabliczce i ja zwróciłem na to uwagę i powiedziałem, że tu będą jaja. Bo myślisz, że on nie znał tych piłkarzy, czy...? Myślę, że kierownik zrobił błąd, bo to były trzy zmiany jednocześnie. I ja przy dwóch już też... To już dużo, to już ciężko ogarnąć. Ja też jakbym miał trzy zmiany robić naraz, to pogubiłbym się. Musisz nastukać na tę tablicę, jeszcze wiadomo... Tam są te przyciski takie duże z tak, tym przerzucaniem. Tak, jest cały czas pandemiczne obostrzenia, są pandemiczne obostrzenia. Nie możesz mieć tablicy takiej wspólnej, że arbiter techniczny... Te tablice tak, ciężkie obijają. Tak. I na tablicy pojawiło się, być może nawet znajdziemy screena, 21 schodzi, a 23 wchodzi. A to był Jóźwiak i to był piątek. I tutaj też pokusiłem się o taki wniosek, że gdyby selekcjonerem dalej był Adam Nawałka, to w każdym kolejnym meczu już by taki błąd musiał być popełniony, dlatego że no, przyniósł nam ewidentnie szczęście. To prawda. Tak. Ale nie odpowiedzieliśmy na to pytanie. Tak, już się odpowiadam. W taki satysfakcjonujący sposób. Czyli tak, to jest rewelacyjny dylemat zawsze. Jeden z tych takich odwiecznych dylematów, nie tylko w piłkarstwie polskim. Czyli jak twoja drużyna zagrała dobrze, to ten rywal to słaby, to w sumie to nie ma co. Nie? Nawet jakbyś zagrał, nie wiem, dobrze z Hiszpanią, to no Hiszpanię to dzisiaj wyjątkowo słaba forma. Trudno w ogóle mówić, że to jakieś wielkie osiągnięcie. No, to jest jak zawsze. Tak, zlekceważyli, słabszy dzień, na nas się nie spinali. Wiesz, generalnie jest taka frakcja, która uważa, że nigdy nie da się wygrać z dobrym rywalem, bo ten rywal w takim układzie był słaby, skoro z tobą przegrał. Nie? I tutaj to, co mówisz, jest ciekawym dylematem, czyli czy Paulo Sousa źle zestawił skład i należy mu się za to pręgierz, dyby i żelazna dziewica, czy wspaniale zrobił zmianę, dał ten, jak to mawiają Anglicy, impact sub i należy mu się wieniec kwiatów oraz łuk triumfalny w Tomasza Wielbelskim. To jest bardzo ciekawy dylemat, to prawda. Nierozwiązywalny, to jest węzeł gordyjski. I najbardziej tak mnie ujmuje, że zazwyczaj on bardzo mocno, ten dylemat, jest powiązany z oceną danej postaci całościowo. Oczywiście. Muszę to po prostu powiedzieć, chociaż nie do końca się sam z tym zgadzam, ale muszę to powiedzieć, że gdyby Jerzy Brzęczek taki mecz zaliczył, to oczywiście byśmy byli przekonani, że jest... Jak ten Jurek to zestawił? No, że jest totalnym po prostu piłkarskim analfabetą. Jak on mógł nie dostrzec, że Kamil Jóźwiak to jest fantastyczny gość i świetnie szarpie na skrzydle i w ogóle na Węgrów, którzy są ustawieni w taki sposób, no to przecież Jóźwiak dynamiczny, przebojowy. Oczywiste, to każdy widział. Każdy widział, że trzeba było tak każdy zagrać, w Polsce, tylko nie Jerzy Brzęczek. Dokładnie, każdy w Polsce. 40 milionów ludzi wiedziało, Brzęczek nie taka wiedział. Taka mapa byłaby do powstania. Ludzie, którzy wiedzieli, że trzeba zagrać tak jak trzeba, Jerzy Brzęczek, taka mikromapa. Taki zbiór osobny. Natomiast, Paulo Sousa. No, to jest nos. On wie, jak to jest, tam Lars Ricken kiedyś wszedł, tak, też taki impact sub, więc on tu wiedział, jak zrobić ten impact sub. No właśnie, kurczę, a najgorsze jest to, bo chciałem, wiesz, tak, że wyprowadziliśmy już sobie to, zagajiliśmy ten temat, że daliśmy jakieś takie tropy i teraz my rozsądzamy. To jest tak i tak, ale nie. No to rozsądź. No ale no nie dasz. To ja spróbuję, bo Paulo Sousa to ile miał czasu przed tym meczem, tak? Tak mniej więcej tyle, żeby puścić Gladiatora
I tak ewentualnie jeszcze później zrobić analizę taktyczną tej jednej dobrej walki na arenie w Gladiatorze. Tej pierwszej, co oni tam walczą. Tak. Tam są te rydwany, to jest moja ulubiona walka na Gladiatorze. I to mógł omówić i to wszystko. Tam treningi to wiesz o co, mógł ewentualnie przećwiczyć jakieś takie wyrzucanie z autu z raz i to nie wyszło. No i tak, taka sprawa, że za wiele to tutaj nie mógł zrobić, więc generalnie no nie dziwi mnie, jak dopiero co jesteś gościem, który wchodzi do reprezentacji, poznaje tych ludzi i popełnia jakiś błąd w zestawieniu. No ja rozumiem, gdyby to był 10. rok pracy Paulo Sousy w reprezentacji Polski, on by zestawił w jakiś niekorzystny sposób kadrę, to bym powiedział, o hola hola kolego. Ale jako, że to jest jego pierwszy mecz, to nie powiem tak, tylko powiem, kurczę, w sumie gościu w miarę, dobrze, że w miarę w porę wymyślił coś jednak, co pomogło ten mecz odmienić. Taki chrzest ognia. Baptism. Chrzest ognia, Wiedźmin. Taki chrzest ognia, typowo w walce, takiej ciężkiej. Ja tak sobie pomyślałem, że zobacz, Gladiator, długi film bardzo. Tak, tak. A jakby zamiast tego puszczać klipy z YouTube'a? Na przykład, klipy? Ja mam takie dwa. No. Jeden to jest Waldemar Pawlak, jak unosi tak ręce. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Powiedz, że jak to mnie tak nastraja, tak mnie nastraja, że naprawdę. I potem Pudzianowski klasycznie, Polska górą. I te dwa. I masz jeszcze czas, żeby coś się urywało. Miałbyś czas wtedy ewidentnie jeszcze jeden trening poświęcić takim wyrzutom z auto w ofensywie, żeby one nie stwarzały ryzyka pod twoją bramką. Myślę, że tutaj faktycznie za to byśmy mogli skrytykować Paulo Sousę, czyli za to, że obstawał przy puszczeniu całego Gladiatora. Tak, to był błąd. Tak. To był błąd, można tak określić. Natomiast, i teraz to ja wchodzę do swojej strefy komfortu, bo już o tym pisałem i mówiłem o tym. My już wcześniej, nawet w tym programie, mówiliśmy, podkreślaliśmy, będzie ciężko, ponieważ Zbigniew Boniek wsadził Sousę na minę. Wsadził Sousę na minę, ponieważ wymienił go w takim momencie, że jeden z najważniejszych, albo bez kozery powiem, najważniejszy mecz eliminacji. Wyjazdowy z zespołem, z którym bijemy się o drugie miejsce. No bo najprawdopodobniej tak. Zakładamy, że Anglicy zajmą pierwsze, zakładamy, że całą resztę i my, i nasi bratankowie ogolimy, więc rozstrzygnie się los drugiego miejsca w dwóch bezpośrednich meczach. Jednym, który jest już za nami i drugim, który zostanie rozegrany na własnym terenie. No i zdaje się, że ten najważniejszy mecz eliminacji, w mojej przynajmniej opinii, jest za nami. Natomiast ten najważniejszy mecz eliminacji był jednocześnie szkoleniowym debiutem Paulo Sousy, co jest naprawdę okrutnym zagraniem prezesa, który zatrudnił selekcjonera w takim momencie. Teraz powinien Zbigniew Boniek być z takim śmiechem Szkieletora. Ja lubiłem Szkieletora. Ja mam dobre zdjęcie do tego. Znaczy, ze Szkieletorem? Nie, właśnie nie, ale ze Zbigniewem Bońkiem Damian Smith się wrzucał na Twittera, jak on tak strzela z jakiejś karabiny. A tak, tak, to jest Polsatu, więc nie wiem, czy możemy użyć. No kurczę, to pewnie nie możemy. No ale to wyobraźcie sobie, Zbigniewa Bońka, który tak strzela z karabinu, to właśnie w taki sposób postąpił z Paulo Sousą. Dlatego, że rozmawialiśmy o tym w kontekście i Adama Nawałki, i Jerzego Brzęczka, że kiedy oni chcieli wymyśleć coś nowego dla tej kadry, cokolwiek, a to może zagram tak bez skrzydłowych, albo na trójkę właśnie stoperów, albo coś może wahadłami pokręcę, to nie mieli na tyle dużo czasu, żeby przetestować osobno nowe ustawienie i osobno nowe nazwiska. Nawałka miał nawet czas odkochać się z Rafała Kosznika. To prawda. Więc naprawdę, wyobraźmy sobie, że Adam Nawałka obejmuje kadrę w takim trybie i zaprasza tam co drugiego ligowca, że spoko, Rafał Kosznik ogarnie, Adaś Marciniak albo ktoś tam, kto kopnął trzy razy piłkę do przodu, to byłaby katastrofa. Naprawdę, użyję przysłowia, Paulo Sousa nie jest mi ani bratem, ani swatem, ale no naprawdę trzeba pamiętać, że to jest pierwszy mecz i jak spojrzymy, jakie kadry wystawiali kolejni selekcjonerzy różni w tych pierwszych meczach, to często były naprawdę katastrofy. No tak, tak. I to no chyba, że Jerzy Brzęczek pojechał do Bolonii jeszcze w sumie i nie wiadomo, co tam się stało. Dobry mecz, a później najlepszy jego kadencji. Nie, rozmawialiśmy też o tym. No właśnie tak to wygląda niestety, że jeśli jesteś wrzucony na takiego konia, że jedyny twój czas testowania to jest zgrupowanie, które trwa parę dni i jeszcze jest tak naprawdę trochę w cieniu politycznych decyzji, no bo trzeba powiedzieć, że przez chwilę to, co Krzysztof Stanowski powiedział w jednym z programów, że waha
wahali się nawet, czy nie wysłać młodzieżówki, jeśli by nie pozwolono jechać naszym snajperom na Wembley. Więc to wszystko działo się w taki dosyć szalonym trybie. Najpierw ten szeroki skład, gdzie też było parę niespodzianek, potem okrojenie, też kilka niespodzianek, między innymi brak Tomasza Kędziory, no i wreszcie ten wyjściowy skład, też taki niespodziewany. I znowu pojawia się to samo, co było i za Nawałki, i za Brzęczka. Czyli mamy nowy system, gdzie gramy na trzech stoperów, takich, no przynajmniej tak, ma to mniej więcej tak wyglądać, że w fazie tej tworzenia akcji mamy trzech stoperów, potem ewentualnie na pięciu obrońców można grać w fazie bronienia. No i nagle ląduje Michał Helik w tym zestawieniu i ląduje też Arkadiusz Rzeca w tym zestawieniu. No i ląduje też Bartosz Bereszyński jako taki półprawy stoper w tym zestawieniu i ląduje też Sebastian Szymański jako taki prawy wahadłowy. No to jest mniej więcej tak na skali eksperymentów od żelaznej jedenastki Adama Nowałki do 4-3-1-2 z Góralskim, Szymańskim i Linettym Brzęczka, bo był taki mecz. No to jest tak bardzo blisko tego 4-3-1-2, mam wrażenie. Kiedy sprawdziliśmy kompletnie nowe ustawienie, w którym Polska chyba nie grała nigdy, z trzema środkowymi pomocnikami i czwartym środkowym pomocnikiem z przodu. I jednocześnie takie absolutnie kuriozalne ustawienie i zupełnie nowe nazwiska typu właśnie Szymański, Góralski, Linetty w linii i przed nimi Zieliński. I pamiętam, że po tamtym meczu stwierdziliśmy, że nie, no jednak Polska nie może grać bez skrzydłowych. No kurczę, no jak możemy osądzić, czy Polska może grać bez skrzydłowych, jeśli dajemy Góralskiego i Szymańskiego do kierowania. I to nawet nie był jeszcze Sebastian Szymański. Tak, tylko to jest cenne uściślenie. No i kurczę. Zdarzyłem zapomnieć, że Damian Szymański był tak się nie w kadrze. Robi. Tak się nie robi. Jak no i każdy, kto był w Wiśle Płocki, kopnął dobrze piłkę i miał paszport. No i teraz mamy taki właśnie system i mamy zupełnie nowe nazwiska. I co? I ja do Kamila Glika już się modlę od 20 minuty. No więc pozwolisz, że powiem w takim układzie ciut o Węgrach. Tak, pozwolę. Bo śmieszy mnie lekceważenie tej drużyny, gdzie Węgrzy czekali na ten mecz, ponieważ są po znakomitym roku, kiedy wygrali baraże o Euro, kiedy wygrali Ligę Narodów Ligę Narodów B, a awansowali do A, pokonując po drodze Rosję, Serbię i Turcję. Słyszałem o gorszych Ligach Narodów B niż Liga Narodów, w której grasz z Turcją, Rosją i Serbią, bo to spokojnie mogła być taka sensowna grupa Euro po prostu. I sobie to wygrali. Oni mieli swój styl. Marco Rossi pracuje z nimi od 2 lat i ewidentnie widać tam postęp, jak rozmawiałem o tym To boli. Tomaszem Mortimerem, czy węgierskim dziennikarzem, mówił wprost, że pierwsze mecze to 3-5-2 testowane przez nich, dziadostwo, nic nie wychodziło, zero, jakoś nie potrafili się zaadaptować, a konsekwentnie Marco Rossi to pompował, ustawiał, wywalił po drodze Dudzaka, nie bojąc się takich odważnych decyzji. Jest to prawda, śmiać się z Węgrów, że mają, nie wiem, jednego czy drugiego piłkarza, który, nie wiem, gra w lidze węgierskiej, albo, nie wiem, nie mają zawodników w tym momencie z Barcelony, z Realu Madryt, czy Manchester United, to dla mnie to nie jest szczególnie poważne. To jest jednak sport dostatecznie zespołowy i oni ten zespół faktycznie mają. Zwłaszcza, że to jest jeszcze futbol reprezentacyjny. Ja myślę, że to trzeba za każdym razem podkreślić. Te automatyzmy mają jeszcze większe znaczenie. No w momencie, kiedy masz na zgrupowaniu tak naprawdę 6 czy 7 dni pracy z zawodnikami, zazwyczaj jeszcze właśnie pomiędzy lotami, gdzieś tam na lotnisku możesz im jeszcze wytłumaczyć w ostatniej chwili coś ciekawego, no to kurczę, ciągłość pracy to jest coś, co stwarza przewagę. I mam wrażenie, że ten zestaw rywali, który wymieniłeś z Rosją, która no jest po naprawdę fajnym dużym turnieju z selekcjonerem, którego też zresztą bardzo dobrze znamy, między innymi na Bałutach, Żelek Grzyżyński to wręcz się z nim zaprzyjaźnił, no to nie jest taki rywal, którego się codziennie ogrywa, będąc reprezentacją na poziomie, z reputacją Węgier. Podkreśliłeś kwestię Dudzaka, jakkolwiek się czyta to jego bardzo trudne nazwisko. Nie wiem, ja na pewno powiedziałem to źle i zostanę, jak kiedykolwiek przekraczę granicę Węgier, zamordowany. Może tak być. Dżurzak. No 2 razy dzy jest w tym nazwisku w każdym razie, ale nie było też Szoboszlaja.
No nie było, to było osłabienie Węgier, więc no tak, to działało na naszą korzyść, ale jak się nad tym zastanawiałem, no to ewidentnie to nie tak, że Węgry. Było wiele argumentów za Węgrami, szanuję tego rywala, trochę więcej pokory powinniśmy, myślę, mieć. Mamy zespół, który od 2 lat nie robił postępów, mamy zespół, który prowadzi nowy selekcjoner, jest wciśnięcie resetu i my myślimy, że pojedziemy do Budapesztu i sobie musimy tam ich puknąć i generalnie wszystko powyżej, poniżej zwycięstwa to jest porażka. No nie, no szanujmy trochę tych rywali, to są jakieś dziady, tak? To nie są leszcze. Ja uważam, że ten remis, szczególnie po tym przebiegu meczu, po prostu trzeba szanować wynik. Podkreślam, to nie tak, że ja patrzyłem na 15 minutę albo na kolejne zagrania albo brak zagrań Szymańskiego na 10 wrzutkę Recy i myślałem, Boże, jak piękny jest futbol. No nie, tak nie było. Było tak, że szanuję wynik. Wyciągnąć 3-3 w Budapeszcie po takim przebiegu meczu, w pierwszym meczu selekcjonera, tak uważam, że to nie jest najgorsze możliwe rozwiązanie. Ja się zastanawiam, kurczę, tak, uwaga, będę stawał w obronie Paulo Sousy. Mimo, że no, miałem już przyszykowane i tweety, miniaturki, memy. Będzie chryja. Wszystko miałem przyszykowane już. Że możemy tak sobie powiedzieć, że te 45 minut to był taki jego pierwszy sparring. No szybko musiał sparować. Ale taki fajnie, to nie? Taki bokserski sparring. Że taki pierwszy sparring, że to był taki jego właśnie hotel na hotel w Tajlandii. Że to był jego tam mecz ze Słowenią albo z Litwą, gdzieś tam w Bełchatowie. Że to było jego takie 45 minut, że sobie sprawdzi co tam jak i tak. Jego pewnie błędem było trochę to, że nie dokonał zmian już w przerwie, tylko dopiero później, bo mam wrażenie, że... Więcej zmian, tak? Znaczy nie, no bo w przerwie powinien już wpuścić Iklika, myślę, piątka i już wiak. A tak aż szepnąłem, tak bardzo jestem niepewny siebie przy tym osądzie, ale tak mi się wydaje, że jakby weszli jeszcze kwadrans wcześniej, to by jeszcze może było lepiej. Chociaż muszę przyznać, że ten efekt zaskoczenia, zwłaszcza przy tej tablicy wyników, gdzie Węgrzy kompletnie skołowani. Tak, to był myślę, że kluczowy moment meczu i oni tam byli zaskoczeni, bo że ci Polacy nawet nie wiedzą, kogo mają na boisku, kim grają. Ten tak. Paulo Sousa to chyba w ogóle zastanawia się, czy on Polskę prowadzi, czy Rumunię, on nie był przekonany do końca. Tak. A tutaj szok jednak, gościu wie, kogo prowadzi. Dwóch węgierskich obrońców poza kadrem przybyło sobie piątki w tym momencie. I to był moment, w którym oni zginęli. Bo kiedy uwierzysz w swoje zwycięstwo, tak, gdziekolwiek, w jakiejkolwiek dziedzinie życia, to już przegrałeś. Jeśli wierzysz w swoją porażkę, jesteś zwycięzcą, tak, i wygrasz. Tak. To jest, możemy napisać, Kuba, taki antypodręcznik coachowy, który się nic nie będzie zgadzać, nic nie będzie miał sensu. Ale to jest prawdziwe. A i tak pójdzie, bo coaching to wiesz, wszyscy teraz... Ale to jest prawdziwe. Jeśli wierzysz w swoje zwycięstwo, to już jesteś przegrany. To jest moje zdanie na dziś, które ja posiadam. Jest moje. Na ścianę do napisania, tak, w domu, na wejściu. Jest moje. Zrobię chyba grafikę z tym zdaniem nawet. Tak uważam, natomiast, i to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, że kiedy już ten skład był bliższy optymalnego, kiedy już był, nie nazwę go jeszcze optymalnym, bo powiedzmy, że optymalny skład to pewnie się wykuje gdzieś w toku tych eliminacji, oby się zdążył wykuć do Euro, ale już bliższy optymalnego, no to ta gra wyglądała w miarę. I przede wszystkim zwrócił uwagę na to, jak Piotr Zieliński sobie znalazł miejsce na boisku. To może tak, wiesz co, powiem tak, gdybyśmy przegrali ten mecz, to kaplica. Naprawdę jesteśmy od razu od pierwszego meczu postawieni pod ścianą i musimy gonić. To też należy pamiętać. A po drugie, wiesz, ja na razie przez całe pierwsze zgrupowanie jednak chciałbym podejść do tego na spokojnie, czy to styl, czy tak dalej. To było drugie 45 minut. Nie chcę za bardzo już teraz mówić, że o ten styl taki, śmaki. Nie wierzę, że tak szybko, wiesz. Mówię, Paulo Sousa naprawdę nie miał za wiele do zrobienia. Podobała mi się ta odwaga wyjścia na 3 napastników. To było dobre. To mi się podobało. Czy nie pomożesz mi budować pomnika? A ja już tam mam naszykowane kamienie. Ale kamienie mamy gotowe zarówno do kamienowania, jak i do budowy, więc jeszcze możemy je przeoszczędzić. Możemy je podostrzyć trochę, wiesz. Postawiłem już cokół. Postawiłem cokół, że to trzeba mieć jaja, żeby na razie, tak wiesz, tym stylem. No. Dużo jest przypadkowości. Nawet Lewandowski na konferencji prasowej bodajże w poniedziałek mówił, że teraz to taktyką to można pomóc, coś tam, ale tak naprawdę my musimy teraz piłkarze wziąć odpowiedzialność za mecz, bo tu nie będzie cudów. Oni nie wierzą, że tutaj wiesz, Sousa wszystko nagle ustawi. Ze 3 razy powtarza to Lewandowski, że my musimy wziąć odpowiedzialność za te mecze, a Sousa to może pomóc. No i pomógł na przykład tym odważnym ustawieniem, tak? No to jest mega ciekawe w ogóle, bo kurczę, no w pewnym momencie to ja tak przecierałem oczy nawet ze zdumienia, bo my cały środek zabezpieczaliśmy jednym Krychowiakiem i nie ma tutaj żadnej przesady, to nie jest nawet hiperbola, ale tak było.
bo mieliśmy na boisku jednocześnie trzech snajperów, z których żaden gry defensywnej za wielkiej nie daje drużynie. Mieliśmy dwóch stricte ofensywnych zawodników w pomocy, no bo był już jak z jednej strony Zieliński z drugiej. No i jeszcze dodatkowo ci wahadłowi, którzy grali dosyć wysoko. No, dobrym dowodem nawet ten drugi gol, nie, ten pierwszy gol, kiedy Bereszyński z Jóźwiakiem zagrali. Bereszyński na połowie rywala w takim dobrym stylu. Ty zagrał tak, jak powinien grać wahadłowy cały mecz, chociaż on już wtedy nie był wahadłowym, tylko bardziej bocznym obrońcą. Więc no tak odważne ustawienie, to sobie myślałem, że zaraz nas pewnie skontrują. Tymczasem okazało się, że Węgrzy tak dociśnięci, no słabo ten oddech łapali. Tak naprawdę zaczęli go łapać dopiero później, kiedy nastąpiła ta feralna sytuacja, kiedy no nastąpił najpierw złe wybicie Szczęsnego nastąpiło, a następnie przez minutę po rzucie rożnym nadal dwóch stoperów Węgier zostawało w naszym polu karnym. I w końcu jeden zgrał, a drugi strzelił. Dwa razy w tym meczu wracaliśmy za światów, bo to 0-2 i też to... Bardzo się zastanawiałem, jak ta drużyna będzie mentalnie wyglądać, gdy jest to 2-2, ale czułem, że no, to się tak nie skończy i tu Węgrzy wciąż mogą wcisnąć. To 2-3. Ta porażka, gdy odrobiłeś stratę z 0-2 na 2-2, dostajesz dzwona, to byłoby chyba jeszcze bardziej bolesne niż takie 0-2 po prostu, tak? No. A tu znowu udało im się gdzieś tam z tego wyciągnąć, więc to też jest jakiś taki pozytywny prognostyk dla mnie. No ale tak, nie wiem, czy nie za dużo tych pozytywnych prognostyków, więc może przejdziemy do defensywy Wojtka Szczęsnego. Na Wembley najpierw, jeszcze powiedz. Na Wembley trzech napastników, czy jeszcze dowołujemy Świerczoka w trybie awaryjnym? Na Wembley sami napastnicy. Nawet sami. Na bramce napastnik gorzej niż Wojtek Szczęsny. Uwaga, będzie grafika. W tym właśnie momencie będzie grafika. Jest godzina 23:27. Będzie grafika teraz, bo ja stworzyłem grafikę na szybko, w trakcie meczu stworzyłem grafikę. Kuba, prawda, jesteś mistrzem grafik, tak będzie. Przedstawię ten skład, po prostu go opowiem, bo liczę się z tym, że w doszczalnych... Ja tak dodam w tym momencie, więc... Ale no właśnie, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że te grafiki będą dodawane tak trochę na wariata, tak na szybko. To będzie takie klecenie jak Paulo Sousa z reprezentacją. Tak. Mamy jesteśmy w dużym niedoczasie. Więc ja opowiem ten skład. No, że tak powiem, trójka snajperów wybrała się sama. Dzisiejsze 30 minut w wykonaniu to był koncert. No nie cały, bo potem Milikstrze. Ale to był koncert, czyli mamy Milik, Lewandowski, Piątek. Dalej za ich plecami oczywiście Świderski i dowołany Świerczok. Zieliński może zostać na prawej Jóźwiak, bo ładnie mu idzie. Jak w roli takiego defensywnego napastnika Łukasz Sekulski, żeby był akcent łódzki. Całą obronę robi Romelu Lukaku. Tak napisałem, Romelu Lukaku. Tak, może być, bo tak ten, no, taka gra słów. Taki Lukaku, Lukaku. Romelu Lukaku i Bereszyński taki, żeby była asymetria. Bereszyński, no i w bramce oczywiście, w bramce Łukasz Fabiański. Co prawda, to i, możemy płynnie no, właśnie, przejść w ten właśnie. Sposób. I to teraz nawet cięcie zrobimy. Kto tak ładnie wyjął? To bramkarz San Marino? To bramkarz San Marino, o kurde. Nagrywasz. Przechodzimy, Kuba, od twojego zachwytu nad bramkarzem San Marino. To był bramkarz San Marino. Muszę zrobić płynny... pasa, ale gadajcie. Okej, okay. Tutaj mamy naprzeciwko skrót San Marino i bramkarz San Marino naprawdę fantastycznie zainterweniował po rzucie wolnym, ale uwaga. Ale mieliśmy w ten sposób, znowu byłoby płynnie przejść do Szczęsnego, ale że to nie jest, że to jest... Nagrywamy tego wieczora, więc nowa informacja. Tak, to jest live. To jest właśnie. To jest prawie live. To jest praca w mediach. Live. Praca w mediach. Jesteś jeszcze przed przerwą, jesteś pewny, że Paulo Sousa no, może nie trafił ze składem, a może trafił. A teraz? Jesteśmy już po cięciu, podszedłem do komputera, przeczytałem. Paulo Sousa na konferencji powiedział, że nie trafiłem ze składem. Miałbym do tego prawo. No tak, kurczę. Ale to w ogóle można tak przyznać? Można no właśnie, spodziewałem się. Jak jesteś selekcjonerem, to czy masz prawo powiedzieć, że to ci nie wyszło? Nie masz prawa, dlatego ja myślę, że sam za długo nie popracuję już, mam nadzieję. Nie można takich rzeczy mówić. Ale powiem ci, jest sygnał bardzo pozytywny odnośnie Paulo Sousy, bo jak przytaczałem sobie tą sylwetkę Marco Rossiego z Węgier, selekcjonera, to podobało mi się, że wiesz, że tam ci Węgrzy mi opowiadali, że on to był zakochany w tej kulturze węgierskiej, wiesz, tam historię śledzi, Andewagawenowie, te sprawy, no, przebiera się za gulasz węgierski, te sprawy, wszystko, nie? Kocha. I dzisiaj na konferencji, uwaga, Paulo Sousa powiedział,
Wahadłowie muszą robić dużo więcej pod polem karnym rywala, zwłaszcza Shimi. Jeśli już zaczynasz mówić w stylu Shimi, Łuki, Seba, Mati, to jest dla ciebie nadzieja. No, tworzenie takich ksywek to jest jak posiadanie kosza pod zlewem i lubienie żurku. Także Paulo Sousa, już 20% Polaka. Pamiętajmy, że jeszcze Jana Pawła II zacytował. To już jest w ogóle... Ale to... Przecież, bo różne były wokół tego teksty podobno bardzo szczerze. Tak, też czytałem o tym, też czytałem gdzieś, nawet nie wiem, czy nie u nas to było, że to jest bardzo religijny gość po prostu. Tak, tak. No i teraz się okazuje, że nie tylko religijny, ale też prawdomówny, jeśli powiedział, że nie trafił ze składem, bo tak też się skłanialiśmy do tej wizji, no, że to raczej były problemy. To tak jest, wiesz, gdyby to się skończyło 0-2 i powiedziałby, że nie trafił ze składem, to byłoby kolejne paliwo na kolejny kombajn Bizon jadące w jego kierunku, a także nie trafił ze składem, ale to wyciągnął, no to już wiesz. No tak. Fajnie, że powiedział tak prawdomównie, spoko. Chociaż muszę ci powiedzieć, że ostatnio odkurzyłem sobie, jak cholernie, że tak byli trzaskani przez tych Turków, a mocno byli trzaskani, no to sobie odświeżyłem, jakie panowały komentarze po naszym meczu z Holandią. Że Holandia... Nieuchwytna. Że Holandia, że w tym momencie Donny van de Beek to jest taki Krójf. Taki Krójf praktycznie. Nieuchwytny. Do tego obudowany, tak jakby wszystkie te pokolenia, fantastycznych Holendrów właśnie, Cruyff, Hulit, Van Basten, wszystkich ich razem zebrać, to z tą Holandią to by zremisowali co najwyżej. Nie, no to maksymalnie, wiesz, jeszcze nawet jakbym dać im Pana Boga po prostu. To Pan prawda. Bóg zakłada buty piłkarskie, wchodzi do składu z Cruyffem i tak dalej i nie dają rady sobie być może dlatego z tą obecną Holandią. My przegraliśmy tylko 0-1. Tak, wielki sukces. A? To był ogromny sukces. No i okazało się, że jednak Turcja wygrała z tą Holandią i tak... Turcja, która spadła do Ligi Narodów C, gdzie będzie rywalizować na tym samym poziomie, co Wyspy Owcze i Azerbejdżan. I jednak dała radę coś tam postrzelać z Holandią. Także te łzy za brzęczkiem, które pojawiały się w trakcie pierwszej połowie, powiem tak, no ja na pielgrzymkę na kolanach do Truskolasów się nie wybierałem. Ta Holandia, Turcja dosyć mocno mnie przekonały, że coś powiem. Ale to tak. Bardzo wstrząsające, bo też trzeba przyznać, że ja tak sobie myślałem, że ten mecz z Holandią to był tak no 15-20 lat temu. A to przecież było w ubiegłym roku. Tyle się zdążyłeś postarzeć podczas tamtego meczu. Tak. Poza tym jakoś tak przez te wszystkie przerwy pandemiczne to te kadry mecze mi się tak zlewają. I nic nie ma w tym nic dziwnego zresztą, że mi się zlewają, dlatego że niektóre rzeczy są wspólne, punkty są. Na przykład zaczynamy ważny mecz zaczynamy i jest na boisku Jan Bednarek, jest na boisku Wojciech Szczęsny i się dzieje tak, że przegrywamy 0-1. Robimy cięcie z tej okazji. Dobrze. Uświetnimy to cięciem. Dobrze, uświetnimy to cięciem. Może nawet grafikę damy. Uświetnimy to cięciem i ja podniosę tą cytrynę. Ale dynamika. Jan Bednarek się myli, Wojciech Szczęsny się myli. I jest 0-1. Taką myślą zakończyliśmy ostatni segment naszego programu. I taką myślą otwieramy też nowy segment naszego programu. To jest segment, w którym będziemy osądzać bohatera. Wojciecha Szczęsnego. Przede wszystkim Wojciecha Szczęsnego. No Wojciech Szczęsny, no nie może. No Wojciech Szczęsny. No nie może tak być. No nie może tak być. Nie może tak być po prostu. A wiesz co mnie boli bardzo mocno? Bo ja przyznam się tutaj przed światem i przed tobą. Czekaj, strzelę. Kręgosłup. Nie. Ale znaczy też, ale mniej. Bardziej mnie boli niż kręgosłup. Ciężar egzystencji. Ale jeszcze bardziej, to jest już taki wiesz, poziom nad. Boli mnie, że Łukasz Fabiański został tak potraktowany. Bo ja jestem sympatykiem, zdradzę ci i zdradzę światu. Jestem sympatykiem. Nie, West Ham. Popularnych młotów. Co ciekawe, jestem. Powiedz, jak ci się podobał ich ostatni mecz, z kim grali? Ostatni mecz mi się ich bardzo podobał. Nie, przegrali ostatnio, z tego co pamiętam. Albo wygrali, albo zremisowali. A, no to widać, że jesteś prawdziwym znawcą. Natomiast śledzę ich poczynania. Śledzę ich poczynania. Dość intensywnie grają o Ligę Mistrzów w tym sezonie. Grają Ligę Mistrzów w tym sezonie. Mają motyw w herbie. Mają motyw w herbie. Nie, tak szczerze powiedziawszy, to zaszczepił mi sympatię do nich mój tata. Ponieważ opowiadał mi o czasach Geoffa Horsta, albo Geoffa Horsta, albo jakkolwiek się czyta tego imię i nazwisko tego klasowego zawodnika. I on grał właśnie dla młotów. I tata miał... Czy tata? Nie, Horst. Ten, co tam Niemcom strzelił tak
Albo ten... strzelił, albo nie strzelił, a, nie to wiadomo. To też tak dawne dzieje, okej. Okay. Tak. No i tata miał proporcje Quest Hamu i mi go dał i od tej pory ja kibicuję bardzo młotą. Okay. Jest to doping taki, no, taki sympatyzowanie faktycznie na Upton Park, ich stary stadion. Wybierałem się przez... Masz swoje miejsce? Tam tak, że... Miałem, this is a place for... Jakob Olkiewicz. Nikt tam nie waha się usiąść, bo wiedzą, że tam jest ultras. Miałem mieć takie miejsce. Zbierałem się 15 lat, żeby na Upton Park pojechać, a potem wysadzili ten stadion i się przenieśli gdzie indziej. Mhm. No, taka smutna historia się wydarzyła. Natomiast sympatyzuję z tymi młotami dalej. I nawet wiem, że gra tam Łukasz Fabiański. Tak. I Łukasz Fabiański tam gra, broni, jest i bramkarzem. I uważa, że dostał szmatą przez jest twarz. Goalkeeper. I kurczę, no kurczę, on jest naprawdę dobrym goalkeeperem w naprawdę dobrej lidze, w drużynie, która rywalizuje o Ligę Mistrzów, w ale, Premier League. Ale Wojciech Szczęsny z Juventusem też rywalizuje o Ligę Mistrzów. No ale właśnie widzisz, no kurczę, to jest i to mnie boli. A Bartek wiesz? Drągowski w 20 reprezentacjach europejskich byłby jedynką na najbliższe 10 lat, a tutaj aż posmutniał ja i zaczął brodę zapuszczać. No tak, a tu jest zupełnie dobre, bo czytałeś, że on zapuścił brodę, żeby wyglądać groźniej. No tak. Tak zawsze się śmieję, że a, ja zapuszczam brodę, żeby wyglądać groźniej. A on naprawdę tak zrobił. No. To jest ciekawe. Natomiast z Fabiańskim to mnie irytuje, dlatego że my myślimy sobie, że a, West Ham, to się pewnie tam biją o utrzymanie. A nie, ja właśnie śledzę i oni walczą o Ligę Mistrzów. Dobrze, że jest głos ekspercki, to że prawda. Oni wcale nie walczą o utrzymanie. Nad Liverpoolem są w lidze, albo byli przed tym kolejką. No ale chyba są nadal, tak mi się wydaje, bo Liverpool ostatnio tak średnio. Są nad Liverpoolem w lidze, są nad Chelsea, nie, nad Chelsea już nie, bo Tuchel przyszedł. Ekspercki głos. Ale są nadal nad Tottenhamem prawdopodobnie. Mm-hmm. Tak sądzę. Prosiłbym, bo jakbym sobie uruchomił tabelę, ale no tak błądzę trochę po omacku. Wydaje mi się, że są nad Liverpoolem i wydaje mi się, że są nad Tottenhamem. I co, jakbyśmy mieli bramkarza teraz Liverpoolu, na przykład w kadrze, na przykład Fabiański, jakby grał w Liverpoolu, to by była inna dyskusja. Nie wiem, nie wiem. Natomiast Kuba na pewno pozwoli, że przejadę się po Wojciechu Szczęsnym. Tak, liczę na to. Bardzo mocno, bo ja... Ponieważ ja tutaj... Wojciech Szczęsny moim zdaniem zawalił mundial. Polakom ostatni, gdyż nie da się ukryć, że mecz z Senegalem był absolutnie kluczowy, a decyzja Wojciecha Szczęsnego o wyjściu wtedy z bramki przy tamtej słowetnej akcji była dziś nie, też taki miał. Absurdem, po prostu absurdem całkowitym moim zdaniem i nic by się groźnego nie stało, a przynajmniej dużo większe szanse miałby na obronę, gdyby wtedy nie wyszedł, a to jakby ułożyło ten mecz. Mundial jest krótki, musisz później na Kolumbię też wychodzić inaczej, zamiast się bronić to atakować, wszystko się kładzie. Wojtek Szczęsny miał oczywiście mecze dla reprezentacji Polski, gdzie grał świetnie, na przykład z Niemcami, tak? W sławnym spotkaniu zwycięskim. To Boruc. A nie, dobra, to taki mój głupi żart. Musisz musiałeś podpuścić, bo wiesz, że moja pamięć jest nie, dziurawa jak... Mój głupi żart, bo przecież Boruc też miał z Niemcami. Ręce Wojtka Szczęsnego w reprezentacji. Ale też miał. Wybrali no, w każdym razie, wszystko poza mną i Wilem. Wojtek Szczęsny na jakichś finałach, Wojtek Szczęsny w jakichś ważnych meczach. No nie wiem, nie wiem jak to jest możliwe, bo to jest znakomity bramkarz przecież, jeden z najlepszych na świecie, klasa światowa, a przyjeżdżał na reprezentację Polski i zaliczył dzisiaj, to był kuriozalny występ. Tam były tak niepewne interwencje, abstrahując od tego, że przy praktycznie każdej z bramek możemy się czegoś doszukać, być może czasem na siłę, być może później będzie Adam Matysek na przykład lub inny uznany bramkarz w studiu i powie, nie, Wojtek nie mógł zrobić więcej. Może tak być na przykład w kontekście pierwszej bramki, gdzie moim zdaniem być może Wojtek bardziej powinien pilnować tego krótkiego słupka, ale ja nie jestem byłym bramkarzem, więc nie wiem, może dobrze się zachował. Natomiast no jakieś wyjścia z bramki, wybijania głową, mega niepewne, gdzie ta piłka, kompletnie nie kontrolował, gdzie ta piłka wylatuje, gdzie ona wyskakuje, tak? Wybicia za krótkie, no to było nieprawdopodobne, że wiesz, ta polska szkoła bramkarzy, tak? Mamy 10 bramkarzy, którzy by mogli bronić gdzieś w jakiejś, na przykład w jakiejś sensownej reprezentacji wciąż, która gdzieś tam marzy o euro, z 10, naprawdę, gdzieś tam Gikiewicze, nie Gikiewicze, kolejni są, tak? A później wyciągasz z tej najmocniej obsadzonej bodajże pozycji gościa z klasy światowej i on jest twoją piątą kolumną, to jest nierealne. No, a tutaj trzeba dodać, tak, pierwszy gol, żeby konkretnie, żeby to zwizualizować. Tak, pierwszy gol odsłania krótki róg. Nie kontroluje moim w ogóle zdaniem, miejsca, w którym stoi. Moim zdaniem tak. Tam on wyszedł najpierw do tej piłki, później się cofnął przy tej kontrze. Tak. Tam było też zamieszanie. Straszna nerwówka. Trochę podobny do tego Senegalu pod kątem tego, że nie był do końca przekonany, czy Bednarek kontroluje zawodnika, który mu biegnie, czy już nie kontroluje. Mm. Trzeba faktycznie traktować to jak sytuację sam na sam i wyjść i skrócić kąt i wtedy faktycznie sprowokować
przeciwnika do zrobienia błędu. Także tu myślę, że można na pewno minus przy jego nazwisku postawić. I teraz uwaga, bo to nie wszyscy dostrzegli, a ktoś na Twitterze dostrzegł, ja przeczytałem i też mogę się tym podzielić, że to szczęsny przy tym rzucie rożnym, po którym przez minutę się piłka kotłowała w naszym polu karnym i ostatecznie wylądowała w siatce, to szczęsny za krótko wybił. My na to zwróciliśmy uwagę, że ten znowu wybija nie wiadomo gdzie, bo wybijał na 25 metr i zebrał to od razu. No i przy drugiej bramce, tak? To też była taka jakaś dziwna interwencja. Nie wiadomo, czy on rękę tam wyciąga, nie wyciąga. No to nie było uderzenie z gatunku nie do obrony. I znowu Wojtek jakiś taki zaspany był. Nie wiem. Nie wiem. Łukasz by to obronił. Każdą z tych trzech sytuacji. Widziałem jego wiele meczów w tym sezonie. Chyba jakoś albo dwa, albo trzy. No, co on zaskoczony. No nie widziałem tego meczu z Hamą, to prawda. Nie, no ale jest coś dziwnego z Wojtkiem w reprezentacji polskiej. Ja rozumiem, że dali. Są już precedensy w postaci choćby Jurka Dudka, który też zbyt wielu meczów w kadrze nie miał, choć był wtedy absolutnie dominującą postacią w pewnym momencie nad całą polską piłką. I mówię, mamy na tyle dobrze obsadzoną tą pozycję, że zaufałbym jednak innemu bramkarzowi. Skończy się to zapewne tak, że Wojtek Szczęsny wyjdzie w następnym meczu, czyli z Andorą w pierwszym składzie i zagra dobry mecz, nie puszczając żadnego gola. Może w ten tak sposób być. Zamykając mi usta. Natomiast ja Wojtkowi Szczęsnemu, jak widzę go w składzie reprezentacji Polski, ja po prostu nie ufam. Nie mam tej pewności. Ja też nie ufam. Spodziewam się, że czegoś dziwnego zaraz. I muszę tu jeszcze raz podkreślić, że to jest o tyle nieoczekiwane. Już chcesz ciąć? Nie. Nie, bijemy. Dobrze. Tak, bo jest taki kategoryczny ton wpadliśmy. Kategoryczny ton? Tak. Że Wojciech Szczęsny jest bramkarzem Juventusu. Jako bramkarz Juventusu jego główną pracą jest przez 89 minut czuwać, żeby tę jedną minutę faktycznie dobrze popronić. No, nie w tym sezonie, bo widziałem wiele meczów Juventusu w tym sezonie. Tak. 2-3, więc mają trochę problemy obecnie. Można powiedzieć, że jesteś ekspertem. Jestem ekspertem od Juventusu. Jak ja od młotów. No ale no zazwyczaj tak chodzi mi o podkreślenie tego, że Szczęsny w takiej drużynie no, musi być maksymalnie skoncentrowany i maksymalnie musi być gotowy, bo to nie jest tak jak na przykład Fabiański w niektórych swoich sezonach, że był ostrzeliwany rytmicznie od pierwszej do 90 minuty i musiał być pod prądem, bo jakby nie był, to by dostał piłką w głowę, bo tak często latała w jego polu karnym. A tu właśnie w takich sytuacjach Szczęsny zawodzi w kadrze. No i to mnie martwi. Dla mnie, jeśli Szczęsny ma dostać szansę, to jeszcze jeśli Paulo Sousa chce na przykład, bo też pewnie się skończy tak, że teraz nie będzie go odpalał na dzień dobry. Choć być może to, co powiedział Sousa o tym złym zestawieniu, to również może i Szczęsnego. Ale jeśli Szczęsny zagra na Wembley i znowu popełni, jeśli znowu zrobi jakąś jedną naprawdę dziwną interwencję, jedną niepewną, tak, to wyjście z Węgrami, gdzie wyszedł głową, wybijał, tak? Po prostu takie coś nie ma miejsca na takim poziomie. To moim zdaniem czas sobie dać spokój z Wojtkiem, niech on sobie przyjeżdża na kadrę jak chce, ale są bramkarze, jest Fabian, Drągowski świetnie się rozwija, ma świetne recenzje we Włoszech. Myślę, że nie wiem, może jestem po prostu już zmęczony tymi błędami. Wojtka jest odpowiednikiem na bramce Krzysztofa Warzychy, jak dla mnie. A ja coś ci powiem. No. Fabiański ostatnio net karnego obronił. Co mu się w kadrze nie zdarzyło. Nie, no on chyba miał dobrą w którymś z sezonów taką serię tych obronionych jedenastek. Nie wiem, tak jak to wygląda, jeśli chodzi o jego procent obronionych jedenastek. Kojarzył mi się z kadry jako bramkarz, który no nie obronił. Tak. Zostają przy nas te takie momenty szczególnie istotne. Natomiast czy coś więcej o bramkarzach? No, ja bym, wiesz co, ja bym postawił na Łukasza Fabiańskiego. To mnie zaskoczyłeś, powiem ci. A wiesz, gdzie on gra? Jest to zawodnik West Ham United. Bo nie wiem, czy to dość dobrze wybrzmiało w moich wypowiedziach. Myślę, że za mało. Nie ufam Wojciechowi Szczęsnemu i postawił na Łukasza. Ale nie ufasz mu w ogóle, tak? Jakby od ciebie pożyczył 2 złote, to byś się zastanowił dwa razy. Ja bym nawet nie pożyczył 2 złotych. Nie, bym powiedział, nie, Wojciech, tyle zarabiasz. Weź sobie z konta. Nie pożyczę ci tych 2 złotych. Weź sobie z konta wypłać, tak bym powiedział. Dlatego, a Łukaszowi Fabiańskiemu pożyczyłbyś 2 złote. Nawet 3. Jakbym miał, to od razu. A to nie, nie pożyczymy. Być może mam. No tak, no i tak właśnie to wygląda w bramce. Nie wiem, czy będziemy jeszcze się nad tym rozchybiać dużo. Nie, bo omówmy też innych zawodników, też na to zasługują. Ale w West Ham gra tylko Fabiański. No ale dobrze, to omówmy też innych. No to kurwa, znawca pierwszy ze mną siedzi. Tak, tak jest. Tak o tobie ktoś napisał. Tak, słusznie. Nie ma z czym dyskutować. Twierdzą. Tak no się mogę przedstawić za tydzień. Panie znawco, Arkadiusz Reca.
Opinia. No fajny chłopak. Wiesz, co mnie zwróciło uwagę moją? Przykuło? Wiesz, bo ci powiedziałem o tym, że to przykuło moją uwagę. Przykuło moją uwagę, jak Grzegorz Kierchowiak bardzo mocno ręce zjechał w pewnej sytuacji. Piłka tak stanęła między nimi dwoma i żaden z nich do niej nie pobiegł i Grzegorz Kierchowiak miał ogromne wręcz pretensje do Recy i nie były to jego pierwsze, ani ostatnie pretensje do Recy w tym meczu. Ja myślę, że ustawiło to ich relacje wspólną. Teraz będę operował takimi słowami, bo jestem Polo Violent świeżo, wczoraj długi seans. Ta relacja, która jest między nimi, no to myślę, że jest uwarunkowana tym, co Reca zrobił przy wrzucie z autu, że wrzucił do Krychowiaka. Krychowiak trochę na minie, trochę na koniu, strata, szybkie podanie, gol. I myślę, że od tej pory Grzegorz już wiedział, że nie stworzy z Arkadiuszem pary takiej, żeby przetrwała w Love Island. To prawda, to trudna relacja, ale były te fajerwerki dzięki temu. No i też uważam, że jednak mimo wszystko Rybus byłby lepszym wyborem. Pewnie tak. To mamy Arkadiusza Reca umówionego. Tak, to ale chyba wystarczy. Jeszcze wiesz co, jeszcze dodam, bo tak jak już wspominaliśmy wcześniej, program jest tak prawie jak live, bo my tutaj ciągle nowe opinie, ciągle nowe komentarze. Tutaj realizatorka co chwila nam na mikrofon podaje, że tutaj Souza, konferencja, tutaj wypowiedzi. Tak naprawdę tak się nie dzieje, po prostu czytam to na Twitterze. Souza powiedział, że byli za mało odważni i to było właśnie chyba o Recy i to było o Szymańskim. I ja się z tym zgadzam, bo analizowałem to wielokrotnie przy okazji pewnego pierwszoligowego klubu grającego obecnie w czubie tej ligi, że jeśli masz jakąś wymarzoną, wyśnioną filozofię gry, która opiera się w głównej mierze na atakowaniu jednak mimo wszystko, na tym, żeby ta gra była ofensywna, widowiskowa, efektowna i tak dalej, no kiedy masz na boisku trzech napastników, to też jest wizytówka tak naprawdę i to takich klasycznych napastników już w pewnym momencie, to bardzo istotne jest to, żebyś ty był pewny siebie, odważny i bardzo otwarcie ryzykował. To znaczy, jak jesteś stoperem, to okej, bądź sobie stoperem, ale twoim zadaniem jest nie tylko odebrać piłkę i powstrzymać napastnika, ale też od razu po odbiorze uruchomić szybkim podaniem linię pomocy. Czasem to podanie może być ryzykowne, czasem to podanie może być nawet zakończone stratą groźną, z którego idzie kontra, ale musisz podejmować ryzyko, musisz cały czas myśleć o tym, że jesteś elementem w trybiku, który ma być jesteś trybikiem w maszynie, która ma chodzić ofensywnie i im właśnie jedno, dwa, trzy gorsze zagrania, tak jak to mieliśmy na początku w wykonaniu właśnie Recy czy Szymańskiego, kompletnie demolują ci tę pewność siebie i o tym też Souza wspomniał na konferencji prasowej, że zawodnik, który traci tę pewność siebie, on potem w takim systemie gry już nie funkcjonuje w taki sposób, jaki oczekuje od niego trener, ponieważ podaje do najbliższego, wybiera takie opcje na alibi, asekuranckie. Ta piłka zamiast krążyć gdzieś tam coraz bliżej bramki rywala, tak naprawdę gdzieś tam się znowu do Szczęsnego cofa, bądź między stoperami jest wymieniana. I fajnie, że Souza o tym tak otwarcie powiedział, bo to trochę zdradza jego pomysł na drużynę. Trochę kuchni, kulis. Jeszcze anegdotą jakąś mógłby rzucić z szatni, że rzucił w kogoś korkiem i nie trafił. Chyba nie rzucił nikogo korkiem, bo mamy dobre media. To jest... tak, jest. Kamil Jóźwiak. Fajny chłopak. Byłem w Moszynku. Robiłem reportaż o Kamilu Jóźwiaku. W Zmąszynku byłem na reportażu i rozmawiałem o Kamilu z wieloma rozmówcami, dwoma i Kamilem też rozmawiałem wówczas i on mi powiedział taką rzecz: ja lubię dryblować. To tyle. Umi. No i ta piękna asysta Krychowiaka tam poza grem. Przepraszam, to Krychowiak, trochę przy zlataniu, bo to było taki wolej, ale to obicie o murawę i przeszła piłka dalej. Ale wracając do Jóźwiaka, bardzo dużo wprowadził dynamiki przebojowości i to, co mi się mega podoba i mega daje nadzieję na przyszłość, że my często rozmawialiśmy sobie o tym w redakcyjnym gronie, we dwóch i każdy z nas w swoich domach rodzinnych z najbliższymi, że Grosicki trochę nie ma następcy, że jeśli chodzi o te skrzydła, to nie mamy takiego wariacika. Nie wiem, czy kibice reprezentacji polskiej chcieliby, aby Kamil Grosicki miał następcę. Myślę, że z trudem przetrwali rządy Kamila Grosickiego na skrzydle i uznają, że okej,
było lepiej niż się spodziewaliśmy. Czas na coś innego. Nie no, ja jestem team Grosicki. Znaczy może inaczej, nie jestem team Grosicki, że typowo Grosicki, ale jestem team skrzydłowy wiatrak. Taki wiesz, szum, dribbling, przebojowość, dribbling, no taki wiesz, taki właśnie jak Grosicki w swoim prime peak, a i też taki jak Jóźwiak w dzisiejszym meczu, bo naprawdę dawał mega dużo na tej prawej stronie. I mam wrażenie, że jeśli Węgrów kompletnie skołował ustawienie z trzema napastnikami, to jeszcze większym zaskoczeniem było dla nich to, że poza tymi trzema napastnikami jeszcze jest tak ofensywnie grający skrzydłowy. Tak odważnie, ryzykownie też momentami grający skrzydłowy. Ja nawet się spodziewałem, bo była taka sytuacja, że Jóźwiak wleciał między trzech w pewnym momencie z piłką, mówię, będzie dryblował dalej, ale oddał do boku wówczas. A szkoda, bo myślałem, że tutaj już postawi kropkę na tej w tym swoim występie i tych trzech też minie. Kreskę na to. O, jak był Jóźwiak. Tak. Mm, i nad Z też. Ma tych kresek udział w bramkach. Natomiast Szymański, powiem ci szczerze, rozczarowuje mnie od już jakiegoś czasu. Prawda. Jeszcze jak nazywał się Damian, to już... Już wtedy mnie rozczarowywał, jak nazywa się Sebastian, to też mnie rozczarowuje. Nie wiem, co z tym zawodnikiem, jakie imię trzeba mu wymyśleć, żeby to zażarło. Nie mam na to. Są takie drużyny, gdzie nie działa zmiana systemu, nie działa zmiana imienia, nic nie działa. No i Sebastian Szymański mnie również rozczarował, ale nie grał na swojej pozycji. To jest ta karta, wiesz, jak w tym memie. Zazwyczaj przy Zielińskim, ale tutaj no, nie grał na swojej pozycji. Nie wiemy jeszcze, jaka jest pozycja Sebastiana Szymańskiego, ale no nie jest to ta pozycja, na której był tym razem. To prawda, to prawda. Tyle mam do powiedzenia o Sebastianie Szymańskim, chociaż muszę przyznać, ja wierzę Mariuszowi Piekarskiemu. Jak on mówi, że to jest dziesiątka na lata, to ja mówię... Ja że... bym chciał mieć, żeby ktoś miał we mnie tyle wiary, ile Mariusz Piekarski w swojego zawodnika, którego wytransferował do Rosji. Jakiegokolwiek. Chciałbym. No tak. No ale Sebastian Szymański na razie nie dogonił tych oczekiwań, które mieliśmy po tym, jak przeczytaliśmy u Mariusza Piekarskiego wszystkie pochwały. No, on dobrze sobie radzi w Rosji, więc myślę, że z tej mąki może być... Może, nie skreślamy go, absolutnie, natomiast zdecydowanie jeśli mielibyśmy porównywać tych dwóch zawodników, Szymańskiego i Jóźwiaka, to porównanie by wypadło na korzyść Jóźwiaka. To prawda. Ha, wszyscy się spodziewali, że będzie jakaś, wiesz, taka metafora, coś, ja tak po prostu. Kuba, czy puentujemy powoli? Chyba trzeba będzie, chociaż tak zastanawiam się, czy jeszcze kogoś powinniśmy pochwalić albo zganić, bo jak tak sobie patrzę na nasze szalone notatki, to już nie ma zbyt wielu tutaj zawodników do pochwalenia, ani zganienia. No ten Helik nie wypadł tak, jak się spodziewaliśmy, że może wypaść. No ta defensywa, nie poukładasz tego od razu. Ja nie dał gola. Helik ze szkoły stoperów, których największą zaletą jest dostawianie baniaka w polu karnym rywala. No nie zrobił tego. No tak. Więc się nie nadaje kompletnie. Nie, no nadaje się, ale dzisiaj tego nie pokazał. Sousa omówiony, snajperze omówieni. Dobry wynik to jest na przyszłość. To jeszcze możemy powiedzieć. No, troszeczkę mówiliśmy już w sumie, że dobry rezultat, ale jak chcesz swoją jakby... Dlaczego uważasz tak? To jest dobry wynik z tego względu, że rozpoczynamy eliminację od remisu wyjazdowego z głównym rywalem i wystarczy teraz wygrać z nim w Polsce i już będzie fajnie. 4 punkty. A nawet jeśli... Chyba, że się gdzieś pomylimy z San Marino, ale może nie. Nie, no chyba nie. A teraz jest Andora w ogóle i mieliśmy zajawić ten mecz i przeanalizować Andorę, bo mamy przygotowany. Tu pełen notes, jest notatek o zawodnikach Andory. Chyba ty to ukradłeś selekcjonerowi Andory. To prawda, ten, ale no nie starczyło czasu. Nie starczyło czasu, niestety. Nie przeanalizujemy Andory. Cała praca w gwizdach. To prawda, może wyślę to do Paolo. Paolo. To zrobię. Ile już mamy minut wygadanych dzisiaj? Nie, więcej. O, to musimy powoli kończyć, zaraz się będziemy żegnać. Słuchaj, Andersen, to jest Andersena. Andersena jest bajka, nazywa się Ołowiany? Ołowiany. Ołowiany dzielny żołnierzyk. I słuchajcie, nie kupujcie tej bajki nigdy dzieciom. Ja ją chwyciłem, byłem akurat u mojej teściowej w domu i chwyciłem, bo akurat leżała bajka, książka. No i wziąłem oczywiście, synowie są, to mówię, a poczytam wam, akurat leży, to wam poczytam. No i czytam, a tam okazuje się, że tak, ten ołowiany żołnierzyk, po pierwsze nie ma nogi, potem go pożera szczur, ale kończy się happy endem. Na przedostatniej stronie on trafia do tego domu, w którym się zakochał w balerinie. I oni są już razem, balerina i żołnierzyk. I że teraz już wszystko jest w porządku.
I przewracam na ostatnią stronę, a tam jest tak. Ale zawiał wiatr, zrzucił ich do ognia i zginęli oboje w płomieniach. Mi się podoba ta bajka. I to jest jakaś, Kuba, aluzja do naszych przygód z Pablo Sosą, czy do mojego życia? Nie, to po prostu siedziało we mnie głęboko. Siedziało sobie głęboko. Nie czytajcie dzieciom tego. Po prostu nie czytajcie. Nie czytajcie dzieciom w ogóle. W ogóle nie czytajcie dzieciom. Po co dzieciom czytanie i lepiej. Zdolność w ogóle czytania, nie wiem. Tak, lepiej ich od razu do kamery przyzwyczajać. Natomiast też można im puścić ostatnie 30 minut meczu. To jest dobry pomysł. Nie było dzisiaj też zagadki, ale mam nadzieję, że nam wybaczycie, bo działaliśmy w warunkach takich zbliżonych do studia na żywo. Tak, na tyle dziwnych, że stoję za barem w kurtce, co jest mocno niezręczne i dziwne. Tak, to jest bardzo dziwne. Dziękujemy wam za uwagę, za to, że mimo, że przed nami był stan kadry, to znaleźliście też godzinę, żeby pobyć też z nami. To jest dla nas duża nobilitacja. Tak, i bardzo dzięki. Możecie dać też łapkę w górę. Wyświetlenie już daliście oglądając, więc już za. Albo napisać w komentarzach smutną historię ze swojego życia, na pewno przeczytam. Albo bajkę, taką jaką, tak jak ten Andersena. To jest w ogóle jakiś gościu, ja napisałem na Twitterze, że podoba. Znaczy już nie żyje, nie powinno się tak o nim mówić. Ale... O zmarłych dobrze albo wcale, no to Andersenie. No to Andersenie wcale. Tym akcentem kończymy, Kuba. Tak, chyba, dzięki wielkie. Dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Weszło.